Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Top 5 Dublu, gdzie przedstawiamy Wam propozycje prezentów dla dzieci w różnym wieku. Tym razem zajmiemy się dwulatkami. Chciałabym jeszcze tylko dodać, że do Mikołajek jest już bardzo niedaleko, także mamy nadzieję, że nasze propozycje tutaj pomogą Wam w wyborze prezentów, między innymi na Mikołajki. Dwulatki, generalnie to są dzieci już takie bardzo żywe, które bardzo dużo mówią i generalnie ciężko jest czymkolwiek je zająć. Często wpadają w histerię, mają tak zwany bunt dwulatka, ale postaramy się tutaj jakoś Wam pomóc. Naszą pierwszą propozycją w dniu dzisiejszym jest drewniane jedzenie do krojenia marki Melissa & Doug. W tym zestawie znajduje się 8 rzeczy do pokrojenia. Są to zarówno warzywa, owoce, jak i pieczywo, drewniany nożyk, skrzyneczka i deska. Z owoców mamy arbuza, którego możemy pokroić na cząsteczki. Mamy jabłuszko. Natomiast z warzyw mamy tutaj marchewkę, mamy ogórka, pomidorka. I tutaj to jest chyba awokado. No i oprócz tego mamy jeszcze dwa rodzaje pieczywa. Tutaj taki jakiś chlebek tostowy, a tutaj mamy bagietkę do pokrojenia. No i teraz słuchajcie, ta zabawka moim zdaniem jest świetna po prostu dla dzieci tak naprawdę w każdym wieku, bo tutaj można nie tylko kroić, można się bawić w gotowanie. Dzieci, jak wiemy, uwielbiają odgrywać różne role. No i też jeszcze dodatkowo oczywiście ćwiczymy małą motorykę, możemy uczyć dziecka kolorów, możemy tutaj uczyć pierwszych słów, także to jest taka naprawdę świetna zabawka dla zarówno dla dwulatków, jak i dla trzylatków. Myślę, że czterolatki tak samo by ją lubiły. Myślę, że dzieciaki mają super frajdę, jak bawią się takim zestawem. Zaraz Wam pokażę, jak to się fajnie kroi. Ja sobie pokroję arbuza. Mogę też, o, już mam pokrojone elementy, mogę też pokroić moją bagietkę. O, tak to wygląda. Na koniec prezentacji tego zestawu pokażę Wam, jak fajnie można zrobić kanapę. O, tutaj mamy ruchome warzywa, wkładziemy kawałek chlebka i mamy chlebek z pomidorkiem. Top 2 dla dwulatków to naszym zdaniem perkusja Żaba Bitoys. Perkusja Bitoys to jest zabawka z cyklu tych takich troszkę bardziej hałaśliwych, więc też na pewno nie dla wszystkich się nadaje, ale akurat uważam, że nie jest jeszcze najgorsza i naprawdę da się ją znieść, między innymi dzięki regulacji głośności. Zaraz spróbuję Wam pokazać, jak tutaj ta regulacja działa. Włączę sobie muzyczkę i teraz to będzie... O, to jest taki najcichsza wersja. I teraz pokażę Wam, jak brzmi perkusja w najgłośniejszej wersji. Dobra. Teraz tak, jeszcze co ważne, perkusja ma taki przycisk stop, którym w każdym momencie możemy zatrzymać muzykę, więc to też jest bardzo fajne. No i teraz tak, są trzy bębenki, to może być pierwszy instrument Waszego dziecka. Perkusja jest właśnie przeznaczona dla dzieci w wieku od 2 lat do aż 6, także jest taka też bardzo uniwersalna. Oprócz trzech bębenków mamy talerz perkusyjny. Teraz jeszcze chciałam Wam pokazać odgłosy, jakie wydają właśnie bębenki, bo mamy tak, mamy tutaj na dole takie przyciski, zwykły bębenek, wersja rockowa. Już tutaj włącza się nam jakaś muzyka. Możemy też oczywiście uderzać w bębenki przy pomocy dołączonych do zestawu dwóch pałeczek w kształcie tutaj nóżek, żabki. No i mamy tutaj różne rodzaje jeszcze muzyki. Mamy też na przykład odgłos żabki. I oczywiście te wszystkie dźwięki możemy nakładać na muzykę. Mamy oczywiście tam kilka melodii.
Jeszcze dodatkowo też perkusja ma w zestawie mikrofon. Możemy nagrywać i odtwarzać melodie. Nie są niestety wyciągane, czyli trzeba się troszeczkę do niego pochylić. Zaraz Wam pokażę, jak to działa. Kocham zabawki. To jest troszeczkę wersja zmiksowana, ale myślę, że śmiesznie to brzmi. Kocham zabawki. Tak, to był mały remix mojej wersji. No i teraz jeszcze co ważniejsze, to nie jest tylko zwykły instrument, jest też tutaj zawarta gra w tej zabawce. Jest to gra Złap muchę. I zaraz spróbuję Wam pokazać, jak to działa. Można używać do tej gry albo rąk, albo pałeczek, i będzie wygodniej w tym momencie rękami. Trzeba złapać po prostu wyświetlaną muchę, która wyświetla się na różnych pozycjach. Zaraz zobaczycie. To dosyć długo trwa, natomiast jeżeli dziecku uda się odpowiednią ilość razy uderzyć w muchę, to kończy się pierwsza runda, zaczyna się druga i po prostu muchasz coraz szybciej lata. Więc to jest też taka fajna zręcznościowa gra na spostrzegawczość. Naszą kolejną propozycją jest ciężarówka z narzędziami do ciągnięcia marki Żano. W zestawie znajduje się drewniana ciężarówka wraz ze sznureczkiem do ciągnięcia oraz dodatkowo 22 elementy, wśród nich narzędzia takie jak młotek, śrubokręt i klucz, które są, tak jak widać tutaj, przyczepiane na magnes z boku czy też na dachu ciężarówki. Dodatkowo znajdziemy tutaj kierowcę, którego możemy umiejscowić w ciężarówce w specjalnej dziurce. Znajdziemy również nakrętki, śrubki, gwoździe i takie dwie deseczki, które możemy przykręcić do naszej ciężarówki. No i teraz zobaczcie, jak to działa. Generalnie zabawka to oczywiście ćwiczy koordynację dziecka. Przy pomocy młoteczka możemy wbijać gwoździe. Ja nie będę tutaj wbijać, dlatego że to straszny hałas by się zrobił. Natomiast dzieci uwielbiają takie rzeczy robić i tych gwoździków tutaj mamy kilka. Tyle mamy gwoździ, ile mamy miejsc tutaj na górze do wbijania. Możemy przykręcić przy pomocy śrubokręta nakrętki i śrubki tutaj do samochodzika. O, to jest śrubokręt, oczywiście taką oto śrubkę. I to wcale nie jest takie proste, natomiast myślę, że dziecko tutaj też właśnie fajnie sobie poćwiczy tą małą motorykę i uczy się kręcania śrubek przy okazji. Dzieci uwielbiają odgrywać rolę, także myślę, że chłopcom jak najbardziej tutaj ta zabawka przypadnie do gustu. No oczywiście dodatkowo fajne jest to, że te narzędzia mają określone miejsca w tym samochodzie. Są tutaj rysunki i uczy to dzieci porządku. Odkładają narzędzia na miejsce. Oczywiście mogą wszystkie elementy zapakować tutaj do samochodziku i wyruszyć w podróż. Top 4 dla dwulatków to naszym zdaniem klocki jeżyki dżungla marki Bristol Blocks. Klocki jeżyki to są, myślę, takie klocki, które niektórzy z Was mogą znać ze swojego dzieciństwa, bo one kiedyś były na rynku, nie były takie piękne i kolorowe, jak są teraz, ale nadal są bardzo fajnie się, że tak powiem, sprawdzają i tutaj to mogą być takie pierwsze klocki właśnie dla dwulatków. Bardzo łatwo je połączyć. Po prostu wystarczy tutaj lekko przycisnąć i już mamy połączone. Możemy je w różnych kierunkach tutaj układać, więc dzieci nie powinny mieć z tym problemu. My mamy w swojej ofercie właśnie sporo tych klocków marki Bristol Blocks i B-Toys i są różne zestawy, mniejsze, większe. To jest akurat taki zestaw dżungla, w nim znajduje się 54 elementy. Fajne jest to, że są tutaj zwierzątka w zestawie, trzy zwierzątka, tygrysek, lew i małpka. I tak jak widać, one są ruchome, więc to jest dodatkowa
atrakcja dla tych niecierpliwych dwulatków. Dodatkowo też z ruchomych elementów mamy tutaj kółka. Możemy zmontować po prostu samochodzik. Co będzie, myślę, ciekawe też dla chłopców. Zresztą mogę wam pokazać tutaj na obrazku, jak taki samochodzik wygląda. Mamy też tutaj różne motywy roślinne, kwiatki. No i generalnie całkiem sporo tego wszystkiego tutaj jest. Naszą ostatnią propozycją w dzisiejszym cyklu Top 5 dla dwulatka jest gra, moja pierwsza gra w ogrodzie marki Haba. Ta gra to jest moja ulubiona gra dla dzieci. Słuchajcie, przysięgam wam, że jak moja córkę dostałam, jak miała około 20 miesięcy, tak, gra w nią do teraz, a teraz ma już 4 latka i wyciąga ją po prostu co jakiś czas i bardzo lubi w nią grać. No i teraz o co tutaj chodzi? To może być taka pierwsza gra dla dziecka. Ona jest naprawdę bardzo prosta, a co ważniejsze, jest to gra kooperacyjna, czyli tutaj dzieci nie rywalizują ze sobą, czy nie rywalizują z rodzicem, a mają jednego wspólnego wroga, którym jest kruk. Wszystkie elementy tutaj wykonane są z drewna albo z bardzo dobrej jakości kartonu. No i mamy tutaj, tak jak widzicie, różne owoce, gruszki, śliwki, zielone jabłuszka i czerwone jabłuszka. No i teraz o co tutaj chodzi? Mamy do tego kostkę z kolorami i są też na tej kostce dwa symbole. Jeden to jest kruk, a drugi to jest koszyczek. No i chodzi generalnie o to, że dziecko wyrzuca kostką, wypada mu na przykład kolor żółty, to, uczy się przy okazji rozpoznawania kolorów, wkłada żółtą gruszkę do koszyczka. Przychodzi kolej następnej osoby, wyrzuca osoba kruka, to kruk przesuwa się o jedno pole na ścieżce do przodu. Chodzi o to, że kto pierwszy, czy kruk dotrze do końca ścieżki i zje owoce z naszego sadu, czy to uczestnicy gry zbiorą pierwsi owoce. Jeżeli wypadnie koszyczek, to wybieramy dowolny kolor i wrzucamy dowolny owoc do koszyczka. To jest bardzo fajna, przyjemna gra i dzieci naprawdę ją uwielbiają, a dodatkowo jej zaletą jest to, że te drewniane owoce możemy używać do zabawy w kuchni. One są naprawdę, mówię, świetnej jakości, w dotyku po prostu są idealne. I jeszcze dodatkowo, co chciałam powiedzieć, to to, że to jest gra w wersji polskiej, językowej, jest polska książeczka z polską instrukcją obsługi, także polecamy. To już wszystko, co chciałam wam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że podobały wam się nasze wybory. Jak zwykle zachęcam do subskrybowania naszego kanału, dawajcie łapki w górę. No i co chciałam jeszcze powiedzieć, pamiętajcie, że święta, Mikołajki są już naprawdę całkiem blisko i warto wcześniej zaopatrzyć się w prezenty, żeby później nie biegać i nie dokonywać chaotycznych wyborów. Zapraszamy.